Za oknami wciąż jeszcze lato, jesień zbliża się coraz większymi krokami, a wraz z nią problem bezdomności. Dziennik Gazeta Prawna na podstawie danych z 2011 roku oraz liczeniu osób bezdomnych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, bezdomnych przybywa. Jest już ich blisko 31 tysięcy w całej Polsce. W Jastrzębiu-Zdroju służby Straży Miejskiej i Ośrodka Pomocy Społecznej odnotowały i dotarły do 24 miejsc przebywania osób bezdomnych. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, iż problem bezdomności dotyka coraz młodsze osoby. To miejsca zarówno na peryferiach, jak i w ścisłym centrum naszego miasta. Te miejsca, które zimą wybierają te osoby bezdomne, są to raczej miejsca w budynkach, w klatkach schodowych, a więc tam, gdzie jest na przykład możliwość przytulenia się do jakiegoś grzejnika. Miejsc, o których wiemy, że te osoby przebywają, czyli różnego rodzaju opuszczone budynki, różnego rodzaju węzły ciepłownicze, kanały. Głównie są to jednak zasoby mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych, w budynkach dziesięciopiętrowych, gdzie taka swoista anonimowość panuje i możliwość skorzystania z tych miejsc. Są to pomieszczenia sypowe, są to pomieszczenia zabudowane, gdzie znajdują się kontenery na śmieci, a klatki no to całe miasto, czyli to nie jest jakieś skupisko na jednym osiedlu, tylko na całym mieście spotykamy się z tym, że taki problem występuje. Chociaż nie ma tego problemu, muszę przyznać, w budynkach czteropiętrowych. Wydaje mi się, że po prostu bardziej dbałość mieszkańców o tą klatkę, mniejsze skupisko 10 mieszkań powoduje, że nawet dostać się do takiej klatki czasami jest trudniej takiej osobie. Ustawowy obowiązek udzielania schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania bezdomnym należy do zadań własnych gmin. Jednak nikt zgodnie z prawem nie może bezdomnego zmusić do zmiany trybu życia czy terapii. Wszystkie osoby bezdomne mają możliwość korzystania z zasiłków celowych i okresowych przyznawanych tutaj przez nasz ośrodek. Dodatkowo dla osób bezdomnych na terenie miasta funkcjonuje pomoc w postaci gorącego posiłku udzielana w jadłodajni. Od roku na terenie miasta działa noclegownia. Przeznaczona ona została dla 27 bezdomnych mężczyzn pochodzących z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. Samo miasto zabezpiecza w formie noclegowni pomoc dla bezdomnych mężczyzn. Miejsc w noclegowni jest 27, w sezonie jesienno-zimowym jest ta liczba zwiększana o 3 dodatkowe miejsca. Panowie, których liczba jakby przekracza możliwość umieszczenia w noclegowni, są wysyłani do schronisk prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Jeżeli bezdomna kobieta zwróci się do nas z prośbą o pomoc, jest ona również umieszczana w schroniskach dla kobiet prowadzonych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na terenie województwa śląskiego. W bieżącym roku jakby ruszamy dopiero z noclegownią w tym najgorętszym okresie, bo od 16 października noclegownia zacznie funkcjonować całodobowo, bo w sezonie letnim działa ona wyłącznie nocami od 19 do 7 rano, potem panowie opuszczają budynek i on jest zamykany. W tym sezonie gorącym w zeszłym roku było tak, że panowie mieli możliwość zapewnionego doradztwa zawodowego oraz spotkań z terapeutą od uzależnień. W bieżącym roku trudno mi jest powiedzieć, czy takie formy pomocy będą, bo to zależy od sytuacji finansowej. Na pewno będziemy organizowali zbiórki odzieży dla panów. Ponadto na terenie noclegowni mają zapewnione łóżko, pościel, ręczniki, środki czystości, jakby wszystko to, co jest im najniezbędniejsze do życia. Wiem, że panowie też korzystają z darmowej żywności, którą zapewniają im kościoły na terenie naszego miasta. Przy parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju Górnym działa przez 4 godziny dziennie jadłodajnia świętego Jana Nepomucena. Każdy potrzebujący otrzyma tam kawałek chleba i ciepłą strawę. Nie ma osoby, która by odeszła z pustymi rękoma od okna. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.